Nie ma Boga, jest słońce, co promienie nam do stóp rzuca. Nie ma piekła, jest noc i nadciągający chłód. Cudnia strachu, że na zawsze może zniknąć wiadomość. I wiesz, wykańcza, gdy ulegam codzienności. To człowiek stworzył Boga, a nie Bóg nas. Tak ciężko myślą, dochodzę do tego ja, a nie Buddha. Tak bardzo często nocą myślę i dochodzę do tego. Choć przyznam, nieraz nocą tą wyobrażałem sobie niebo. Spokojem zakwyt biały tunel i światła, ale rozum mi dyktuje, że gdy istota jest martwa, nie czuję nic. I rozstanie, ty pomyśl, zanim urodziłeś się, to co myślałeś? Gdzie byłeś przed życiem? Powiedz, czy to jest żaden znak? Bo dla mnie jak przed narodzeniem, też po śmierci będzie tak. To mój strach największy, czasem zazdroszczę ci wiary, że w końcu spotkasz wszystkich twych ukochanych. Że to, co napisali ci nieznani poeci, jest prawdą. Nie bardzo, nostalgią, nie magią, tak znam to. Jestem człowiek, stąpam tysiące lat po ziemi. Widziałem gwiazdy, które mieją się jak Feniks. Wyciągałem rękę tak bardzo wysoko, by jak najmocniej osobą swą przypodobać się Bogu. Mijały lata, setki, tysiące czy więcej, by maszyną dookoła świata pierwszy raz zatoczyć pętlę. I jeszcze wyżej byliśmy krok od prawdy. To zaraz po tym wszelkie wątpliwości mnie dopadły. Chciałbym się mylić, lecz mym ośrodkiem poznania. Wydaje mi się, że ten Bóg nas okłamał. Ołtarze i kaplice znicze, oszukane życie, za które się tak modlicie. Pytanie, czy zataicie rzeczywistą matrycę, czy dacie rysy szkicem, rozpoznając swe odbicie. Wiem, niemoc przydumia zazwyczaj wszystkie zmysły. Dzięki temu wyrzuciliśmy wizję apokalipsy. Z rozsądkiem razem sumienie nam nakazało, by namalować obraz na tym, co nas przerażało. Wiem, że to nie mało, ale ja z tym ciągle żyję. Kiedy świat skończy się dla mnie, choć uwielbiam łapać chwilę. Nie dam się w tłumie, to jak kontratak na policję. Wmuszono wam religię poprzez krwawą inkwizycję. To kontrola kilku ludzi nad całą masą istnień. Gra na psychicznym strachu, gdzie Watykan robi biznes. Przodkowie już zadbali, zabijali w imię mitu. Boga wykreowali egzekucją heretyków. Ten wielki stwórca był tam, gdzie nie sięgnął żaden organizm. Potem odkryliśmy kosmos, udowodnił to Gagarin. Nie było tam boskości ani żadnej smugi światła. Niebo było pod nami, a w otchłani katarakta. Bardzo chciałbym móc wierzyć, mieć ten psychiczny komfort, lecz brutalnie wbrew woli zderzam się z prawdą co krok. Naturalna równowaga, jak upał i mróz, to nasze życie, jednorazowy impuls.